Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem twoim. Gromadzimy się na sprawowaniu misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, na kontemplowanie miłości Boga Ojca. Dziś, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Syn Boży ma tę godność, bo jest Bogiem i człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Królowanie Jezusa niesie w sobie życie na sposób miłości, abyśmy przez wiarę otwierali się na wolę Boga i chętnie wypełniali nią nasze życie. Niesie to dla ludzkości pokój, a jego trwałość gwarantuje sam Bóg. Władze kościelne i świeckie Polski w Łagiewnikach w 2016 roku przyjęły Jezusa za Króla i Pana narodu i państwa polskiego. Abyśmy z godnością przystąpili do sprawowania mszy świętej, uznajmy przed Bogiem nasze grzechy. Panie Jezu, który objawiasz nam bezgraniczną miłość Boga Ojca, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który z woli Ojca królujesz nad całym stworzeniem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który swoją obecnością dajesz nam pokój, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który płacisz grzechy świata, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce
i ja sam będę je układał na legowisku, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg, oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja.
przybyła w imię Pańskie. Błogosławione Jego Królestwo, które nadchodzi. Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego. Weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? Król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Omnes sedam. Kochani bracia i siostry, dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, została wprowadzona 98 lat temu przez papieża Piusa XI specjalnym dokumentem, a została wprowadzona po to, by przypomnieć, że Chrystus jest Panem i Królem zarówno losów i historii państw i narodów, jak także życia każdego z nas. Jezus Chrystus, Król Wszechświata. Zdumiewający jednak to Król, bo przychodzi na świat w szopie, wśród zwierząt, a pierwszymi, którzy go witają, są nie tylko rodzice, ale bardzo zwykli ludzie,
przeciętni, byśmy mogli powiedzieć, czyli pasterze. Rzeczywiście jest to zdumiewający król, który przedstawia się nam w liturgii słowa jako pasterz. Pasterz, który jest królem wszechświata. Pasterz, który troszczy się o owce, który opiekuje się owcami, który dogląda je, gdy się skaleczą, który leczy chorą, który sprowadza ją na właściwą drogę, który jest blisko. Zdumiewający to król, który w niedzielę palmową wjeżdża do Jerozolimy na osiołku, a tłumy skandują Hosanna, 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 to znaczy zbaw proszę. Zdumiewający to król, którego chwała najpierw, najpełniej i najmocniej ujawnia się w jego męce, śmierci, a potem zmartwychwstaniu. Zdumiewający to król, który królestwo swoje ma nie na tym świecie, bo ono jest nie z tego świata. Zdumiewający to król, bo o jego królewskiej godności, owszem, w Starym Testamencie mówili prorocy, ale w Nowym Testamencie mówią o jego królestwie faryzeusze i obcy ludzie, którzy mówią to z cynizmem, z kpiną, z drwiną. No bo czymże innym jest, moi drodzy, kiedy patrzą na Chrystusa i mówią: witaj, królu żydowski. Przecież to jest z przekąsem, z cynizmem. Albo kiedy umieszczają napis: Jezus Nazarenus Rex Judeorum. Jezus Nazareński, król żydowski. Albo kiedy go opluwają, kiedy stoją pod krzyżem i kpią z niego, urządzają sobie drwinę. Zdumiewający to król, który w swej męce śmierci i zmartwychwstaniu miażdży i zadaje śmiertelny cios szatanowi. Szatan nigdy by nie wymyślił Boga, który by się uniżał, a jednocześnie paradoksalnie w tym samym momencie był wywyższony. Szatan nigdy by nie wymyślił tego, co wymyśli Bóg. Może tylko małpować Boga, udawać, ale to wszystko będzie jednym wielkim kłamstwem. Zdumiewający to król, bo on zwycięża nie autorytetem siły, ale autorytetem miłości i miłosierdzia, przebaczenia, uzdrowienia, ratunku. A jego królestwo to królestwo połamanych, pokruszonych, pobitych, potłuczonych, chorych, słabych, których świat uważa za nic, niewartych, bo jego wyznawcy w głębi swojego serca, w głębi swojej duszy tacy właśnie są. Zdumiewający to król, który jest Bogiem i Synem Człowieczym równocześnie i który, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, pod wieczór mojego i Twojego życia będzie nas sądził z miłości. Ten dzisiejszy fragment Ewangelii jest zatytułowany w Piśmie Świętym Sąd Ostateczny. A ja myślę sobie, że można byłoby go nazwać nieco inaczej, że to nie tyle jest sąd ostateczny, co raczej ujawnienie albo objawienie całej prawdy o mnie. Że sąd będzie ujawnieniem całej prawdy o mnie. Nieraz, może i drodzy, słyszałem, jak mówił ktoś do kogoś: słuchaj, ta twoja rodzina, jak patrzę na was, wy jesteście idealni. A ktoś odpowiada:
to przyjdź i pomieszkaj z nami. No właśnie, do zdjęcia jak stajemy, no to każdy robi pozę, prawda? Jakoś tam chce się uśmiechnąć albo no chce się pokazać od najlepszej strony. Ale kiedy się zamykają drzwi, kiedy zostajesz sam, to dopiero wychodzi jakby to, kim jesteś naprawdę, jaki jest twój charakter. Objawia się jakaś prawda o tobie. I sąd będzie ujawnieniem całej prawdy o mnie i o tobie. Moi drodzy, okazuje się, że w tej Ewangelii, kiedy Chrystus mówi o sądzie, to mówi o tym, że będziemy sądzeni z miłości. Z miłości. Czyli z mojej relacji do Boga i z mojej relacji do bliźniego, którego mam obok siebie. Zauważcie, kochani bracia i siostry, że jest tutaj w Ewangelii wymienionych 6 przypadków. Pierwszy przypadek to dać jeść głodnemu, dać pić łaknącemu, przyjąć przybysza, ubrać nagiego, odwiedzić chorego, przyjść do więźnia. 6 przypadków wymienia Jezus. To są przypadki miłości bliźniego. Czy są to jakieś nadzwyczajne sytuacje? Czy Pan Bóg wymaga od ciebie i ode mnie jakiegoś heroizmu? Podać szklankę z wodą, czy butelkę z wodą? Podzielić się kawałkiem chleba? Czy to są rzeczy nadzwyczajne? Nie. To są rzeczy zwykłe. Bóg nie domaga się ode mnie i od ciebie niczego nadzwyczajnego. Domaga się rzeczy zwykłych i oczywistych. I będzie mnie i ciebie sądził z rzeczy zwykłych i oczywistych. Ponieważ zostałeś obdarowany przez Boga nie tylko życiem, ale wieloma darami. Spróbuj tylko je zobaczyć. To zauważ, że skoro jesteś tak pięknie obdarowany, skoro jesteś tak cudownie ukochany przez Boga, to czy możesz przejść obojętnie obok człowieka potrzebującego, skoro jesteś obdarowany, bo wszystko, co masz, otrzymałeś? Czy możesz przejść obojętnie? Na te 6 przypadków, żeby one się mogły zrealizować, potrzebne są 2 rzeczy. Musisz mieć czas. No bo choćby zrobienie kanapki albo obiadu, potrzebujesz na to czasu. No i musisz mieć wolę, czyli chęć. Ja chcę. Ja chcę to zrobić. Ja chcę pomóc. Ja chcę się podzielić. Można by, moi drodzy, mnożyć różnego rodzaju przykłady co do tych 6 przypadków. Mnie do głowy przychodzi tutaj w kontekście pierwszych 2, a mianowicie dać jeść głodnemu i dać pić spragnionemu. Oczywiście wszystkie można interpretować dosłownie, ale ja chciałbym zwrócić tutaj uwagę na coś innego. Czego dzisiaj człowiek pragnie? Czego jest spragniony i czego jest głodny? To jest pytanie, zadajcie sobie je teraz. Czego ty konkretnie jesteś spragniony i czego ty konkretnie jesteś głodny? Wydaje się, że dzisiaj największymi potrzebami jest przełamanie samotności i miłość. Ciągle miłość, zawsze miłość. I zauważcie, kochani, ostatnio rozmawiałem z pewną młodą kobietą, która samotnie wychowuje nastolatkę, swoją córkę. Ta kobieta bardzo dużo pracuje, żeby utrzymać siebie, utrzymać dziecko, utrzymać dom. I nie ma zbyt wiele czasu dla swojej córki. I wiecie, co ta córka, powiada mi ta kobieta, dała swojej mamie na Dzień Matki? Dała jej zdrapkę. Zdrapkę na kilkadziesiąt dni. Każdego dnia ta mama miała zdrapywać jedno kółeczko, a w tym kółeczku pod spodem było zadanie. Dzisiaj wspólnie obejrzyjcie film.
A następnego dnia, dzisiaj razem przygotujcie kolację. A kolejnego dnia, dzisiaj razem i tak właściwie wszystko razem. Wszystko razem. I ta kobieta mówi do mnie, że księdza, ja to odłożyłam. Uznałam, że to takie małe. Ale ja do tego wrócę, bo to nieprawda. To są rzeczy wielkie. To są rzeczy konieczne, to są rzeczy potrzebne. To są rzeczy cenne. Czy Bóg domaga się od ciebie i ode mnie rzeczy nadzwyczajnych? Nie. Domaga się rzeczy zwykłych. A za każdym razem, kiedy czynisz swoje serce wrażliwym na drugiego człowieka, kiedy wychodzisz naprzeciw, kiedy niesiesz pomoc, to pamiętaj, tak jak mówi Stary Testament, każdy, kto właśnie podarowuje siebie drugiemu bezinteresownie i staje się Bóg jego dłużnikiem. Bo twoje ręce są przedłużeniem dłoni Boga, bo twoje usta mogą być przedłużeniem ust Boga. Bo twoje serce okazane może być przedłużeniem serca Boga. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, że czasami Pan Bóg się ukrywa i bawi się trochę z nami w chowanego. Ja dość często mam takie wrażenie. Gdzie są więc ci najmniejsi z dzisiejszej Ewangelii, do których w szczególny sposób Jezus każe nam wyjść? Najmniejsi. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Kim są ci najmniejsi? Jak sądzicie? Czy to są małe dzieci, które są najmniejsze? Nie. To teraz proszę, żebyście popatrzyli na siebie z prawej i z lewej strony. Spójrzcie na siebie. Tak. Czy już wiecie, gdzie Bóg się ukrywa? W tobie i we mnie. To ty i ja jesteśmy braćmi najmniejszymi. W Ewangelii, w ogóle w Piśmie Świętym, najmniejsi, to słowo jest opisane takim słowem elohistos, czyli byle jacy, nieważni, mało wartościowi, których świat uważa za, że to jest nikt. Czyli każdy z nas ma czasami taką sytuację, kiedy czuje się właśnie tak. A więc jest najmniejszym bratem. I ty sam dla siebie też jesteś najmniejszym bratem. Dlatego też, kochani, kiedy Chrystus dzisiaj oddziela owce od kozłów, to mówi, że te owce to są wszyscy ci, którzy chcą, by Jezus wziął w swe ręce ich życie, wziął w swe ręce ich serce, wziął w swe ręce ich całe jestestwo, ponieważ Mu ufają i wiedzą, że On jest miłością. A kozły to są ci wszyscy silni, mądrzy, ci, którzy się nie mylą, ci, którzy nie popełniają błędów. To są wszyscy ci, którzy konsekwentnie Bogu mówią nie. Mają własny plan, mają własne zasady. Oni wybrali życie bez Boga. I Bóg oddzieli kozły od owcy. Najmniejszego dobra kozły nie ofiarowały dlatego, że, moi drodzy, mieli zaślepione oczy egoizmem. Najmniejszego dobra nie ofiarowali, dlatego największe dobro, czyli życie wieczne, przejdzie im koło nosa. Bo nie byli w stanie małej rzeczy podarować. Wrażliwości, delikatności, dobrego słowa, szacunku, szklanki wody. Dlatego też, kochani, chciejmy z całego serca prosić Chrystusa Króla, który jest królem, można by powiedzieć, zdumiewającym, abyśmy wypraszali u Niego łaskę, by nasze serce stawało się ciche i pokorne na wzór Jego serca, wrażliwe i czułe, jak pasterz, jak król, który chodzi bez korony, a którego jedynym, najwspanialszym dobrem jest podarowana miłość. Amen. Omnes surga.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Jezusowi Chrystusowi, który czyni nas uczestnikami swojego Królestwa, powierzmy nasze troski. Powtarzajmy. Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Jezu, głowo Kościoła, daj papieżowi, Franciszkowi, biskupom i prezbiterom nieskończoną miłość na wzór Twojej miłości, aby gorliwie prowadzili cały lud Boży do zbawienia. Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Jezu, Królu Wszechświata, przeniknij serca osób rządzących narodami, aby dbały o utrzymanie pokoju i zapobiegały wszelkim konfliktom. Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Jezu, Królu i Pasterzu Polaków, uczyń polskie serca dobrymi i czystymi, aby na prawdzie przykazań Bożych i wierze opierało się nasze życie społeczne. Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Jezu, Nauczycielu i Wzorze, obdarz swoją łaską członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, aby byli Twoim głosem w świecie. Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Jezu, Najwyższy Kapłanie, prosimy o wszelkie potrzebne łaski, o zdrowie, o opiekę Matki Najświętszej dla księdza Łukasza. Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Jezu, Sędzio i Zbawicielu, okaż miłosierdzie naszym bliskim zmarłym, aby radowali się życiem wiecznym w Twojej chwale. Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Jezu, Królu Miłości, obdarz nas łaską ukochania życia według Twojej woli, abyśmy codziennie wzrastali w świętości, dążąc ku Twojej światłości wiecznej. Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Panie Jezu, Bóg Ojciec niczego Tobie nie odmówi. Obdarz łaskami, o które ufnie wołamy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Thank you.
waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pośpiech nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, składamy Tobie ofiarę pojednania i pokornie Cię błagamy, aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty namaściłeś olejem wesela jednorodzonego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego kapłana i Króla Wszechświata, aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża jako niepokalaną ofiarę pojednania. I aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne kapłaństwo, Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości i Łaski, Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Panu zastępów, pełne są niebiosa i ziemia. Nieskończenie dobre. Pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Szymonem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tutaj zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu, prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. I z Cią wspominamy najpierw pełną chwałę Maryi Zawsze Dziewicę,
Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sekstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmy i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem. Zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu do Ciebie Boga swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli znakiem wiary i w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, grzesznym sługom Twoim, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami. Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą i wszystkimi Twoimi świętymi,
Prosimy Cię, dopuść nas do jej grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego Boże wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pana, która z wszechmocy i kawały, z ojciec.
Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś chlebem dającym życie wieczne. Spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie Niebieskim, który żyje i króluje na wieki wieków. Dziś dziękujemy księdzu Łukaszowi Arczyńskiemu za posługę w naszej parafii przez ponad 2 lata. Dziękuję, drogi księże, za otwartość, serdeczność, pracowitość. Bardzo dziękuję za to, że można na księdza zawsze liczyć. Dziękuję za sumienność w wykonywaniu obowiązków i odpowiedzialność za powierzone zadania. Jest ksiądz człowiekiem z pasją i sportowym zacięciem, a jednocześnie dużą wrażliwością serca. Wyrażam wdzięczność za głoszone Słowo Boże, posługę w konfesjonale, udzielane sakramenty, a także katechezę w szkole. Dziękuję za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, ale także opiekę nad ministrantami, nad, moi drodzy,
domowym kościołem, laboratorium wiary, chórem parafialnym Tibi Cantamus, a także posługą wobec chorych. Życzymy księdzu wielu łask Bożych, sił duchowych i fizycznych oraz opieki Maryi w nowej parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. Drogi księże Łukaszu, wszystko ma swój czas, jak mówi mędrzec Hofert. Jest czas powitań i czas pożegnań. Dziś chcemy powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za ten czas obecności księdza w naszej parafii. Za to, że Polska. Za to, że postawił na naszej drodze tak młodego kapłana i dobrego człowieka. Dwa lata spędzone z nami, z całego serca dziękujemy księdzu za każdą odpowiednią mszę świętą, odprawianą mszę świętą, za głębokie w treści mądre, przemyślane i pouczające homilie. Za każdy trud, za ofiarną, oddaną posługę duszpasterską, pełnioną w imię Chrystusa w naszej parafii. Za posługę w konfesjonale, w szkole, wśród grup i wspólnot parafialnych, za wiele dzieł w naszej świątyni z okazji różnych świąt i uroczystości. Za zwyczajność, życzliwość, cierpliwość, wyrozumiałość, za piękno kapłańskiego powołania dziękujemy bardzo. Na dalszą drogę kapłańskiego posługiwania życzymy księdzu stałej obecności Ducha Świętego, jego światła, mocy i darów, opieki Matki Bożej, Bożych łask każdego dnia i Bożego błogosławieństwa. Życzymy dużo zdrowia, radości, wytrwałości w dalszej służbie Bogu oraz otwartych i życzliwych serc w nowej parafii. Pragniemy księdze Łukaszu, abyś z sympatią wspominał pobyt w naszej parafii i często nas odwiedzał. Bóg zapłać za wszystko dobro i szczęść Boże. Z darem modlitwy i wdzięczności. Akcja katolicka. Deo gratias. Deo gratias. Deo gratias, chwała Panu, Jezusowi Chrystusowi, najwyższemu kapłanowi, za to, że dał tej parafii księdza Łukasza, wspaniałego, i uczynił jego serce tak pięknym, dobrym, wrażliwym. Dziękujemy Ci, Matko Przenajświętsza, że przyprowadziłaś księdza Łukasza najpierw do seminarium, następnie do parafii, aż w końcu trafił do parafii Świętego Krzyża. Dziękujemy, księże Łukaszu, za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy jako parafia i każdy z nas z osobna. Dziękujemy za każdą mszę świętą, za każdą homilię, za spowiedź, która była tak piękna i głęboka, kiedy to Pan Bóg otwierał nasze serca, często płynęły łzy, ale zawsze mieliśmy wrażenie,
że jesteśmy w rękach Boga Ojca, czułego Ojca, kochanego Ojca, najlepszego Ojca. Księże Łukaszu, dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla tej parafii. Dziękujemy za opiekę nad młodzieżą, za każdą chwilę, którą z nimi spędziłeś, która była w Twoich obowiązkach, a także za wszelkie chwile, których było znacznie więcej, które już Twoim obowiązkiem nie były. Młodzież z Laboratorium Wiary, którymi się opiekowałeś, którą się opiekowałeś, także ministranci, obserwowaliśmy, jak oni wzrastali, jak pięknie zmieniały się ich serca. Księże Łukaszu, dziękujemy. Dziękujemy także za Twój każdy gest, za otwartość, za to, że zawsze można było przyjść do Ciebie, porozmawiać, że zawsze znalazłeś czas dla każdego, że zawsze wytłumaczyłeś wszystko, za piękne kolędy, wizyty duszpasterskie. I taka szczególna rzecz na koniec, która mi utkwiła w pamięci, która świadczy o Twoim pięknym sercu i głębokiej pokorze. Było to na wyjeździe parafialnym, na tak zwane na kajaki, kiedy przypływały te kajaki, dobijały do brzegu, brałeś każdy jeden z tych kajaków i sam osobiście je odnosiłeś tam, gdzie one powinny stać. Myśmy tylko dopłynęli, wyskakiwali z tych kajaków cali radośni, odchodziliśmy, a Ty, Księże Łukaszu, brałeś je tak pokornie i odstawiałeś na miejsce. To nie było Twoim obowiązkiem, a to tak szczególnie zapadło w moje serce. Dziękujemy Ci bardzo. Drogi Księże Łukaszu, w imieniu kół Żywego Różańca i Legionu Maryi chcemy podziękować najpierw dobremu Bogu za Twoje piękne kapłaństwo, powołanie i Twoją obecność tu u nas. Padło tyle słów, nie będę się powtarzać, ale chciałam powiedzieć, że skradłeś nasze serca i będziemy o Tobie zawsze pamiętać. Mam nadzieję, że ten skromny prezent, taki użyteczny, on nie jest kłopotliwy, bym powiedziała, ale użyteczny. W momencie, kiedy będziesz go używał, będziesz wspominał nasze święto wszystko, parafię i nas tutaj, że są tutaj życzliwe serca, które niejedno zdrowaś Maryjo w Twojej intencji będą mówić, szczególnie teraz, kiedy i będziemy tęsknić za Tobą. Dziękujemy bardzo. Godny Księże Łukaszu, reprezentacja domowego kościoła w osobie tutaj nas. Chcielibyśmy podziękować w imieniu 11 małżeństw, dwóch kręgów domowego kościoła, głównie za trzy rzeczy. Po pierwsze, za Twoją troskę o modlitwę. Na naszych kręgach to była ewidentnie duża troska i za to Ci dziękujemy, że uczyłeś nas modlitwy i sam się modliłeś z nami. Po drugie, za Twoją obecność i otwartość. To było dla nas bardzo ważne, że byłeś z nami, że byłeś młodzieżą, że po prostu nam towarzyszyłeś. I za trzecią rzecz, za podejmowanie wyzwań, które nie są Ci obce i które chętnie podejmowałeś w różnych aspektach. Jak to mówią, statki w porcie są bezpieczne, ale nie po to buduje się statki, żeby stały w porcie. Wszystkiego dobrego. Thank you.
przez ręce Maryi. Tu właśnie w imieniu chóru Tibi Cantamus zaczęliśmy tę pieśń pożegnalną, ale myślę, że nie do końca pożegnalną. Nie chcę się powtarzać, bo tyle cnót, ile jest w księdzu, to nie starczyłoby chyba czasu do wieczora. My się oczywiście podpisujemy, ale ja jeszcze powiem taką anegdotkę, bo myśmy kajakami nie mieli, że tak powiem, okazji płynąć, na rowerach i motocyklach jeździć. Ale mieliśmy i inne sytuacje, bardzo takie nietypowe, bo ksiądz Łukasz włączał się w nasz śpiew, śpiewał w basach, bardzo trudną pieśń, był na chórach, naszych próbach, uczył się z nami z głosu. Także tu chcę jeszcze dodać taką jedną informację. Życzymy wszystkiego najlepszego przy księdza, opieki przede wszystkim tam z góry, żeby czuwała nad księdzem. No i tego ducha śpiewu, żeby ksiądz to niósł w nowej parafii. Dziękuję. Księdza, ruch rodzin nazaretańskich tej parafii. Chciałbym księdzu w imieniu nas wszystkich bardzo serdecznie podziękować. Tak jak tutaj wszyscy mówili, mnóstwo słów już padło. Trudno jest słowami wyrazić to, co czujemy. Na pewno też jest smutek, bo kiedy taki kapłan jak ksiądz odchodzi, to smutno jest. Ale skoro Pan Bóg postawił księdza na naszej drodze tutaj, na pewno jeszcze to uczyni nieraz. Tym bardziej, że w Ciechanowie często odbywają się spotkania diecezjalne Ruchu Rodzin Nazaretańskich, więc liczymy jeszcze, że będzie nam dane z księdziem przespotkać. Ja od siebie i od motocyklistów księdzu serdecznie dziękuję za wspólne wyjazdy i na te kajaki, i na motory. Bóg zapłać księdzu za ogromne serce, za to, jak ksiądz podchodził do nas, jak się angażował. Z Bogiem, księże. Do zobaczenia. Kajakach, na piłce, na pięknej drodze krzyżową, które dane nam było, to się tam spotkać. Dziękujemy i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Żeby już szybko było, to przeczytam. Kiedy ksiądz Mateusz Kapczyński był opiekunem ministrantów, zawsze powtarzał i to praktykował, że jeśli mamy jakieś wątpliwości odnośnie tego,
co wolno, a czego nie wolno podczas liturgii lub jak prawidłowo przygotować wszystko na najwyższym poziomie podczas uroczystości, a przede wszystkim podczas Triduum Paschalnego, należy to wszystko skonsultować i omówić z księdzem Łukaszem, gdyż lepszego liturgisty nie zna. Mówił, że lepszego liturgisty nie zna. Na pewno w diecezji, ale chyba także na większym obszarze. Po 2,5-letniej znajomości zarówno ja, mój brat, jak i inni ministranci możemy z pewnością powiedzieć teraz to samo. Lepszego znawcy liturgii nie znamy. Ksiądz swoją pasją i fascynacją do mszy świętej również w nas wzbudził ogromne zainteresowanie tym skarbem Kościoła. Chcielibyśmy teraz księdzu bardzo podziękować za opiekę nad nami ministrantami, za ostatnie wspólne wycieczki rowerowe, zarówno te bliższe, jak i dalsze, które z pewnością zostaną z nami w pamięci na zawsze. Dziękujemy za grę w piłkę nożną i siatkową, wspólne rozmowy przy pizzy, wyjścia na kręgle i innego rodzaju atrakcje. A przede wszystkim dziękujemy za relację, jaką każdy z nas mógł mieć z księdzem, pełną przyjaźni i zrozumienia. Ale najbardziej dziękujemy za to, że był ksiądz dla nas i zawsze będzie opoką, na której możemy oprzeć naszą wiarę. Osobą, na której zawsze możemy liczyć, na której możemy polegać i u której znajdziemy wsparcie. W tej chwili żadne słowa nie wyrażą wdzięczności, jaką życzymy do Ciebie. Życzymy Tobie wszystkiego, co najlepsze, zdrowia, wszelkich potrzebnych łask, opieki Matki Bożej i Bożego błogosławieństwa na dalszą posługę kapłańską. Na koniec chciałbym nawiązać do księdza pasji motoryzacyjnej, zarówno do samochodów, jak i motocykli. Niech ksiądz pamięta, że mówi się, że święty Krzysztof jedzie z nami do 120 km na godzinę, a powyżej tej prędkości przychodzi już święty Piotr. Dlatego, abyś miał dodatkowe wsparcie w czasie podróży, pragnęlibyśmy wręczyć Ci od wszystkich ministrantów tę ikonę świętego Łukasza Ewangelisty, aby modląc się przez nią, nie tylko wypraszał sobie pomoc na drodze, ale także, abyś zyskiwał wstawiennictwo we wszystkich swoich intencjach. Szczęść Boże. Dobrze, to może ja teraz parę słów takich już bardzo krótkich, bo no, trochę nas czas goni. Już kolejna msza święta teraz za chwilkę rozpocznie. Moi drodzy, no też brakuje mi słów, żeby wyrazić wdzięczność za to, że przez taki może krótki czas, ale mogłem tutaj z wami być. Przede wszystkim chcę podziękować Panu Bogu w pierwszej kolejności za to, że no właśnie tutaj posłał mnie do tej parafii, wyjątkowej parafii. To jest piękna parafia, bo wy jesteście piękni. Także dziękuję wam serdecznie za to i bądźcie tacy, jacy jesteście. No i rozwijajcie się w tym dobru, w tej miłości. Dziękuję też księżom, z którymi współpracowałem. Na początku księdzu proboszczowi, księdzu Jackowi. Bardzo wiele mu zawdzięczam. Wiele takiej pomocy. No to tak zgadza się. Księdzu Franciszkowi za też przykład kapłaństwa, za wszelką pomoc tutaj w parafii, za każde dobre słowo. Tych słów było bardzo wiele. Księdzu Dawidowi, księdzu Tomaszowi za to, że no, tworzyliśmy chyba taki zgrane trio. Chciałem powiedzieć duet, trio. I chyba tak widać to było, prawda? Zresztą wy to często powtarzaliście przy różnych rozmowach, że ten team jest taki dobry, że się zgadzamy, że nie ma między nami jakichś tam tarć, sprzeczek i kłótni. Bo powiem szczerze, takich w ogóle nie było. Nie było żadnej sytuacji, która byłaby jakoś taka podbramkowa. No, ksiądz Tomasz mówi, że mnie oszukiwał. No trochę. Dziękuję też poprzedniemu składowi, księdzu Grzegorzowi, księdzu Mateuszowi wspomnianemu tutaj, bo z nimi też przez rok współpracowałem, za to, że też no, nie było między nami żadnych kłótni. Dziękuję, moi drodzy, wszystkim grupom. Nie będę może wymieniał wszystkich grup, bo nie dam rady i przepraszam, bo nie chcę nikogo pominąć, ale wszystkim grupom parafialnym, wszystkim parafianom bez wyjątku dziękuję za życzliwość, za okazane serce, za wsparcie. Powiem szczerze, więcej od was otrzymałem niż wam dałem. Taka jest prawda i za to serdecznie dziękuję i przepraszam, jeżeli kogoś jakoś skrzywdziłem w czymkolwiek.
to przepraszam najmocniej. Też jestem człowiekiem, też popełniam błędy. Jestem tego po prostu świadom. I zapraszam, moi drodzy, do Ciechanowa. Może się tutaj czasami pojawię, bo niedaleko mieszkam, to może gdzieś tam od czasu do czasu ten motocykl przemknie. Jak ktoś mnie zobaczy, to niech pomacha, jeżeli się to uda. Dobrze, Bóg zapłać jeszcze raz. Dziękuję serdecznie, moi drodzy, za wszelką życzliwość i zawsze będę o was pamiętał w modlitwie, również tam na ciechanowskiej ziemi. I ja wam dziękuję za każde dobre słowo, za każdy uśmiech, za każdy dobry czyn. Tego było naprawdę mnóstwo i naprawdę nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności za tak wielkie dobro, jakie w tej parafii tutaj otrzymałem. I dziękuję za każdą modlitwę, bo wiem, że też tej modlitwy było bardzo dużo, a ona jest potrzebna. Bóg zapłać jeszcze raz i życzę wam wszystkiego dobrego. Trwajcie mocni w wierze. A jeszcze, przepraszam, zapomniałem, no właśnie, mi tutaj skleroza. Dziękuję też tak pani Karolinie, która mnie tutaj żywiła. Dzięki temu miałem siłę, żeby cokolwiek robić w tej parafii. Dziękuję też panu zakrystianinowi, panu Andrzejowi, za wszelką pomoc, bo tej pomocy dużo od niego otrzymałem. Dziękuję panu Piotrowi, obecnemu organiście. Dziękuję też panu Jakubowi, poprzedniemu organiście, bo też współpracowaliśmy. Dziękuję wszystkim tym, z którymi no, miałem taką możliwość współpracowania. Przepraszam, może kogoś jeszcze ominąłem, ale no, są też trochę emocje i przepraszam. Za wszelkie dobro serdeczne Bóg zapłać. Szczęść Boże. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie.